W kapitule Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia Internationalization Stars pragnę podziękować za uhonorowanie mnie Nagrodą Gwiazdy Umiędzynarodowienia Public Diplomacy Star 2023. Szczerze przyznaję, że to zaszczytne wyróżnienie, które z pokorą i wyrazami wdzięczności przyjmuję, nadaje mojej pracy misyjnej, naukowej i artystycznej nowych i potrzebnych sił, bo ponad 40-letni okres zmagań akademickich i misyjnych miększy siły i odporność każdego człowieka. Jeszcze do niedawna, gdy mówiono o Boliwii, odnoszono się głównie do jej rezerwatów przyrody tropikalnej części kraju, wysokich gór, i słynnego Salar Uyuni, Laguna Colorada, doruin Tiahuanaco, Camino del Inca, przepięknej architektury kolonialnych katedr i wielu jeszcze innych skarbów naturalnych oraz dzieł kultury boliwijskiej społeczności. Od trzech dekad, mówiąc o Boliwii, dodano jeszcze jedną perłę, a mianowicie muzykę minionych wieków która tutaj powstała i została zachowana. Dokumentacja muzyczna, strzeżona w archiwach i bibliotekach w Boliwii, jest tak bogata i różnorodna, że żaden inny kraj Ameryki nie może się z nią równać. Moje życie i praca naukowa są całkowicie związane ze służbą temu muzycznemu dziedzictwu. W latach 60. XX wieku muzykolodzy zaczęli interesować się muzyką przechowywaną w Narodowym Archiwum i Bibliotece Boliwii w Sucre, pochodzącą z miejscowej katedry oraz kilku innych kościołów i kaplic metropolii. Jednak dopiero w ostatniej dekadzie XX wieku pojawiły się systematyczne i obszerne opracowania dotyczące praktyki muzycznej katedry Sucre oraz publikacje samej muzyki, które umożliwiły jej nowe wykonywanie w kościołach i salach koncertowych. Msze polifoniczne, nieszpory na cztery chóry, cykle polichuralnych villancicos, motetów i hymnów oraz szereg innych utworów muzycznych z tego ogromnego zbioru pomogły ukazać, że od drugiej połowy XVII wieku do co najmniej połowy XVIII wieku, Sukre było jednym z najważniejszych ośrodków twórczości i praktyki muzycznej ówczesnego świata. Tak znakomitym jak najsłynniejsze katedry w Hiszpanii, we Włoszech czy Francji. Najwybitniejsi kompozytorzy i muzycy tamtych czasów ubiegali się o posadę kapelmistrza lub muzyka w katedrze w Sucre, ceniąc to miasto bardziej niż Rzym, Paryż, Madryt czy Sewilie. Blisko dwa tysiące tytułów dzieł muzycznych XVIII wieku napisanych przez miejscowych kompozytorów dobrze ilustruje bogactwo życia muzycznego miasta tamtych czasów. Jednak tym, co najbardziej wyróżnia Boliwię, to muzyka z byłych misji zwanych redukcjami. Chociaż prawdą jest, że życie muzyczne w Sucre było bardzo zaawansowane, praktyka muzyczna w misjach była jeszcze bardziej rozwinięta. Powszechnie wiadomo, że tam, gdzie były misje kościoła katolickiego w Ameryce, zawsze była wysokiej klasy muzyka. Już w 1524 roku w Meksyku franciszkańscy misjonarze Pedro de Gante i Toribio de Paredes de Benavente uczyli muzyki dzieci amerykańskiej szlachty, dzięki czemu indiańscy muzycy w krótkim czasie nauczyli się czytać muzyki, śpiewać w chórze i grać na instrumentach muzycznych z własnej, jak i europejskiej tradycji. W połowie XVI wieku w ufundowanym przez zakonników seminarium San Andres w Quito śpiewano motety i msze Francisco Guerrero, a na organach podczas sprawowanych mszy grał Indianin Cristobal de Caranqui. W Cajamarca, Cusco, Huli i w całej Ameryce indiańscy muzy muzycy tworzyli chóry i orkiestry, Śpiewali msze polifoniczne, opery, nieszpory i odtwarzali przywiezione z Europy koncerty i symfonie najlepszych kompozytorów starego kontynentu. W archiwach i bibliotekach Ameryki i Europy jest wystarczająco dużo dokumentacji, aby ukazać praktykę muzyczną tamtych czasów i przestrzeni. Jednak sama muzyka z misji w Ameryce. Od północy aż po same południe zaginęła. Dlatego też, gdy w drugiej połowie XX wieku w Boliwii, najpierw w misji San Rafael, a później w Santa Ana, pojawiła się muzyka misyjna, wielu uznało to odkrycie za najbardziej transcendentalne na gruncie muzykologii minionego stulecia. Dalsze poszukiwania muzyki przyniosły się, przeniosły się do wiosek społeczności Indian Mohos, Guarajos, Moseten oraz Guaranów. Rezultat tych działań jest zupełnie zaskakujący. Sumując wszystkie odkrycia, w Boliwii udało się zgromadzić około 13 tysięcy stron z muzyką misyjną, co stanowi unikalny zbiór muzyki dawnej. Głównie barokowej i powstałej w misjach, unikalny nie tylko dla tego kraju, ale dla ludzkości. Nigdzie indziej na świecie taka muzyka się nie zachowała, lub nie potrafimy jej odnaleźć. Począwszy od lat 90., kwestia dziedzictwa muzycznego w Boliwii zwróciła uwagę międzynarodowych muzyków i muzykologów. Mój związek z Boliwią jest częścią tego ruchu, który nie tylko wciąż żyje, ale ciągnie, ciągle rośnie. Międzynarodowe festiwale muzyczne i sympozja w Ameryce, w Europie, a nawet w Azji zaczęły włączać muzykę boliwijską do swoich koncertów i naukowych debat. W 1996 roku Boliwia potrzeła swój własny festiwal muzyki dawnej oraz sympozja z zakresu muzykologii. Wymieniony festiwal i sympozja stały się wkrótce najskuteczniejszym narzędziem dla rozpowszechniania muzyki z własnych archiwów oraz z archiwów muzycznych w Ameryce. Jego popularność i prestiż rosły tak szybko, że po 20 latach od powstania festiwalu, co dwa lata w misjach Boliwii gromadzi się ponad tysiąc muzyków z czterech kontynentów, którzy w ciągu 10 dni przedstawiają blisko 130 koncertów, gromadząc na nich blisko 60 tysięcy słuchaczy. Zaś wśród wykonawców pojawiają się tak znakomici artyści o międzynarodowej reputacji, jak choćby. Ashley Solomon i Froliliedziu, Café Zimmerman, Elima, Maria Cristina Kirch, Rio Terracado, Ensemble 415, Juilliard Music School, Royal College of Music, Dominic Velarde, Shanti Clear i wiele jeszcze innych zespołów. Dziś wśród wielkich muzyków festiwalu w Boliwii występuje także chór i orkiestra Aracaendar, Założony w, 2000, w roku 2006, specjalizujący się w interpretacji muzyki dawnej z archiwów w Boliwii i w Ameryce. Zespół ten szybko został uznany jako jeden z najlepszych zespołów muzycznych w Ameryce i na świecie. Sympozja muzykologiczne przez nas organizowane. Gromadzą specjalistów z Chile, Argentyny, Brazylii, Kolumbii, Meksyku, Gwatemalii, Stanów Zjednoczonych, Wenezueli, Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Z drugiej strony, boliwijska muzyka i artyści podróżują po świecie, by mogła ich usłyszeć międzynarodowa publiczność. W londyńskiej Wigmore Hall. Jeden z najbardziej, jednej z najbardziej prestiżowych sal koncertowych na świecie, Dame Emma Kirkby wraz z zespołem Froy dali koncert z muzyką barokową z Missy. Wielką nowością dla publiczności w Londynie było to, że po raz pierwszy w historii publiczność miasta mogła wysłuchać barokowe arie z tekstami w językach Ameryki. Również chór i orkiestra Arakaenda pojawili się na scenie Wigmore Hall. W ciągu ostatnich dwóch dekad boliwijska muzyka dawna była prezentowana w obu Amerykach, Europie, Izraelu, Japonii, Korei Południowej, Singapurze i Australii, a jej popularność ciągle rośnie. Biblioteki świata oferują studentom i muzykom publikacje wydawane w Boliwii. Boliwijscy muzycy otrzymują stypendia renomowanych uczelni muzycznych, stając się prawdziwymi profesjonalistami, a jednocześnie ambasadorami naszego wyjątkowego dziedzictwa muzycznego. Na koniec pragnę odnieść się do jeszcze jednego znaku rozpoznawczego muzyki z misji. Boliwia zachowała nie tylko obszerne i unikalne zbiory muzyczne. Być może jeszcze bardziej osobliwa jest inna cecha tego wszystkiego, a mianowicie to, że w Boliwii kultura misyjna nie została ocalona tylko w dokumentach pisanych, ale wciąż jest żywa. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby uczynić tę kulturę nieśmiertelną. I temu celowi chcę poświęcić moje życie. Jeszcze raz dziękuję za tak zaszczytne uchoronowanie, które przyjmuję z głębokim wzruszeniem.